dzięki targom poznańskim udało nam się pokazać element konstrukcji wolnostojącej tutaj prezentowanej, aktualnie montowanej w największej farmie fotowoltaicznej w Polsce. Targi Green Power, na których jesteśmy, były miejscem, gdzie spotkaliśmy się i zaczęliśmy rozmawiać o inwestycjach. Dla inwestorów czy dla potencjalnych klientów są dużą możliwością poszukiwania wykonawców. Kanały typu strona internetowa, bezpośredni marketing nie są tak skuteczne jak wizyta i rozmowa osobista na targach, gdyż temat jest bardzo ciężki, jest to temat rozległy. Nam zajął 2 lata, co jest i tak wydaje nam się wynikiem bardzo dobrym, jeżeli chodzi o Polskę, gdzie wiele ścieżek panowie musieli przecierać jako pierwsi w regionie, wiele tematów było po prostu dziewiczych, tak? Uważam, że targi jako sposób pozyskiwania klientów w tym akurat przypadku się rewelacyjnie sprawdziły. W 2012 roku spotkaliśmy się z panem Wojciechem Wojciechowskim i ustaliliśmy, że rozpoczynamy działalność w kierunku OZE, inwestowania w kierunku OZE, z tego względu, że inspiracją dla nas była farma w Wierzchosławicach, pierwszy projekt w Polsce, który bardzo nam się spodobał, i stwierdziliśmy, że zaczynamy inwestować w OZE. Lokalizacja jest bardzo istotną kwestią, jeżeli chodzi o budowę farmy fotowoltaicznej. W związku z tym najpierw wystąpiliśmy do Instytutu Meteorologii z zapytaniem o nasłonecznienie w Polsce, ponieważ to jest podstawowy czynnik, który powoduje to, że ta farma może powstać w danej lokalizacji. Ze względu na wyniki, które uzyskaliśmy z Instytutu Meteorologii, rozpoczęliśmy poszukiwania na terenie Polski zachodniej, przygranicznej strefie, ponieważ ta lokalizacja była najlepsza. Tutaj oczywiście bardzo istotną sprawą podczas poszukiwania tej lokalizacji była rozmowa z władzami samorządowymi, z gminą miejską Gubin, która tutaj od początku, z samego początku wykazywała dużą chęć, żeby ta lokalizacja była właśnie w tym miejscu tej farmy, w strefie ekonomicznej. Nie mieliśmy tutaj żadnych problemów z komunikacją, z chęcią gminy do tego, żeby pomagać, wyciągać rękę i być przychylnym na etapie przygotowania projektu i oczywiście na etapie realizacji tego projektu, za co gminie wypada serdecznie podziękować, bo to jest bardzo istotna kwestia, żeby gmina pomagała i żeby nie przeszkadzała inwestorom, bo w dzisiejszych czasach różnie to bywa, ponieważ nasza spółka ma wiele projektów rozpoczętych. No i nie zawsze jest to takie proste i oczywiste dla gminy, żeby pomagać przedsiębiorcom i wyciągać do nich pomocną dłoń. I vice versa, bardzo dobrze sprawdziły się targi pod względem pozyskiwania potencjalnych wykonawców, także jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, trafiliśmy właśnie w 10. Firma Remor Solar od wielu lat specjalizuje się przede wszystkim w produkcji mocowań na dachy skośne, na dachy płaskie, jak również na konstrukcje naziemne. Realizujemy projekty budowy farm fotowoltaicznych na terenie Niemiec, Austrii, jak również innych krajów w Europie. Również od ponad roku też zaczęliśmy tutaj realizację projektów w Polsce ze względu na sprzyjające jakby tutaj warunki wsparcia. I tak od tego tygodnia realizujemy jedną z najważniejszych i największych obecnie inwestycji budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1,5 MW w Gubinie. Czy taka instalacja z farmy fotowoltaicznej może zapewnić energię dla 350 mieszkańców, 350 gospodarstw domowych i możemy zaoszczędzić również na emisji CO2, to jest 700 ton CO2 rocznie. Konstrukcja wykonana ze specjalnej stali ocynkowanej, dostosowana również do
lokalnych obciążeń śniegiem i wiatrem. Jest ona sprawdzona pod kątem właśnie statycznym, jak również posiada wszelkie certyfikaty. Środki finansowania zostały przez nas pozyskane z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 3.2 dotyczącego ochrony środowiska i rozwoju OZE. Dla nas było to duże wyzwanie. Złożyliśmy wniosek już w turze uzupełniającej. Jednak nasz projekt był na tyle atrakcyjny dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz dla instytucji zarządzającej, że otrzymaliśmy bardzo dużą ilość punktów, wygraliśmy ten konkurs i z tego względu jesteśmy przygotowani finansowo do realizacji tej inwestycji. Samą inwestycję chciałbym Państwu przedstawić generalnego wykonawcę, przedstawiciela spółki Smart Green Systems. Jest to pan Przemysław Waszak, który chciałby opowiedzieć coś więcej na temat technologii zastosowanej w naszej farmie fotowoltaicznej. Dzień dobry, Przemysław Waszak, prezes zarządu firmy Smart Green System. Jesteśmy głównym wykonawcą farmy fotowoltaicznej Gubin. Dzięki tak owocnej współpracy i cierpliwemu inwestorowi było możliwe w ogóle doprowadzenie do końca tej inwestycji. Spotkaliśmy się tutaj na targach 2 lata temu i wtedy zaczęły się rozmowy o budowie farmy. Miała wejść wtedy ta słynna ustawa OZE, która spowodowała duże zainteresowanie inwestorów. Niestety z wielu projektów ten jako jeden z nielicznych został doprowadzony do końca dzięki wytrwałości inwestorów i ich determinacji. Jeżeli można jeszcze coś dodać, wspólnie właśnie wraz z panem Waszakiem oraz firmą Remor realizujemy tą inwestycję po stronie DC, natomiast jeśli chodzi o przyłącze kablowe, doprowadzenie linii kablowej średniego napięcia do GPZ-u, realizuje to firma Mazel, którą tutaj widzimy na tym banerze. Wspólnie jakby trzech wykonawców łączy duże zaangażowanie w ten projekt i widzimy dużą szansę w realizacji następnych projektów wraz z tymi firmami, także możemy je szczerze polecić.